Dzień dobry. Chciałabym Państwa serdecznie przywitać na kolejnym webinarze Spółdzielni Otwartej Edukacji w Bibliotece. Dzisiaj mamy taką dosyć specjalną edycję naszego webinaru przeznaczoną dla bibliotek naukowych, na prośbę zresztą uczestniczących w poprzednich webinarach. Dzisiejszą naszą prezenterką jest Iwona Sójkowska, która więcej o sobie powie, mam nadzieję, za chwilę. Zapomniałam od tradycyjnego pytania, czy nas słychać, ale rozumiem, że tutaj kolejni uczestnicy, uczestniczki się z nami witają, więc mam nadzieję, że słychać. Też niestety dzisiaj zaczniemy bez tłumaczenia na język migowy, ale wszystkie webinary będą dostępne u nas na stronie z napisami, więc będzie można później je obejrzeć również właśnie z napisami. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Na dzień dobry. Mam nadzieję, że webinar będzie dla Państwa po prostu pomocny. Zachęcamy też do zadawania pytań. Na czacie też będzie nasza koleżanka Kasia, która będzie odpowiadać, mam nadzieję, na bieżąco na pytania, a jeżeli nie, to będziemy je zapisywać i postaramy się jakoś w najbliższym czasie też Państwa wspierać. To chyba tyle na dzień dobry i oddaję już głos Iwonie. Dzień dobry, witam bibliotekarzy bardzo serdecznie. Widzę już tutaj znajome nazwiska. W zasadzie wszystkie są znajome, bo wszyscy jesteśmy z tego samego środowiska bibliotekarskiego. Także bardzo, bardzo się cieszę, że dzisiaj będę mogła z Państwem spędzić czas i cieszę się, że Państwo będą czy zdecydowali się na to, żeby spędzić ten czas ze mną. Proszę Państwa, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat bibliotek naukowych, pracujących w tym specyficznym dla nas czasie. Ja chciałabym ze swojej strony zachęcić do tego, abyście Państwo swoje własne pomysły zamieszczali na czacie. Prawdopodobnie nie będę w stanie wszystkiego skomentować, chociaż mam nadzieję, że Kasia będzie mi tutaj pomagała i będzie reagowała na czat. No mam wrażenie, że jednak nie będę w stanie przeczytać wszystkich wiadomości, biorąc pod uwagę, że jest nas tak bardzo dużo, więc proszę mi wybaczyć. Gdybym nie odpowiedziała na jakieś pytanie, to postaram się przejrzeć zapis czatu i skontaktować z Państwem. I jeszcze jedna wiadomość na koniec, uruchomimy tryb zadawania pytań. Więc jeżeli mają Państwo jakieś bardziej złożone pytania, tematy, to proszę sobie je gdzieś zanotować i na koniec, jak już w trybie zadawania pytań będziemy, to będę mogła to pytanie wyświetlić i ja bądź Kasia będziemy mogły na to pytanie też odpowiedzieć. A teraz rozpocznę od udostępnienia pulpitu. I od wyświetlenia prezentacji. W międzyczasie jeszcze, proszę Państwa, ustawię sobie awatar. Zobaczę się z Państwem na koniec prezentacji, natomiast teraz chciałabym ustawić awatar, żeby nie robić do Państwa jakichś może nietypowych min, chociaż właściwie znamy się i wiemy, że raczej jestem osobą przyjaźnie nastawioną i moja nietypowa mina na pewno nie niesie za sobą nic złego. Dobrze, prezentacja. Rozpoczynamy, proszę Państwa. Dzisiejsze webinarium odbywa się w ramach projektu Społet w Bibliotece i zatytułowane zostało Zdalny bibliotekarz w Bibliotece Naukowej. Ja pracuję na co dzień w Bibliotece Politechniki Łódzkiej i na co dzień też jestem wolontariuszem w Stowarzyszeniu EBIB, a więc jak Państwo wiedzą, tworzymy dla Państwa serwis informacyjny właśnie dla bibliotekarzy. To jest nasz dziedzinowy, nasz środowiskowy kanał informacyjny. Zatem bądź z biblioteki, bądź właśnie z EBIB-u powinni Państwo mnie kojarzyć, znać, a jeśli nie, to właśnie dzisiaj się razem wszyscy poznajemy. Też część z Państwa obecnych
na tym webinarium to są osoby, z którymi było mi dane współpracować przy pierwszej edycji kursu e-learningowego realizowanego właśnie w ramach projektu Społec w Bibliotece i też bardzo, bardzo, bardzo fajny zespół. Świetnie się pracowało w tej grupie. Dużo się nauczyłam od uczestników. Myślę, że też sporo mogłam jako mentor do tego kursu wnieść, ale lecimy dalej z naszą prezentacją. Ten webinar podporządkowałam siłą rzeczy pod obecną sytuację, w jakiej znaleźliśmy się, w jakiej przyszło nam pracować. A więc odniosę się do naszej bibliotekarskiej codzienności w kontekście pandemii, która zniewoliła nasze codzienne życie. Ale też proszę pamiętać, że Społec w Bibliotece to otwartość i głównym motywem tutaj tego webinaru ma być właśnie otwartość. Otwartość nas, bibliotekarzy, ale otwartość też, którą kształtujemy wśród naszych użytkowników. Kolejny punkt programu to otwartość w kontekście naszej twórczości edukacyjnej, dydaktyki bibliotecznej, bo to jest olbrzymi obszar do zagospodarowania, a właściwie zagospodarowany w znacznej części, aczkolwiek brakuje nam tej otwartości i mam nadzieję, że tutaj dzieląc się z Państwem pewnymi edukacyjnymi przedsięwzięciami, które realizuję na co dzień, też spowoduje, że Państwo będą chcieli się podzielić tym, co się dzieje w Waszych bibliotekach. Zebrałam też trochę linków prezentujących narzędzia, czy prezentujących zasoby, z których my jako bibliotekarze możemy korzystać i z których mogą korzystać nasze środowiska naukowe, dla których na co dzień pracujemy. Starałam się, żeby te linki nie powielały się z tymi, które mieliśmy zawarte w kursie e-learningowym, a więc no to jest pewien pakiet nowych linków, chociaż być może niektóre krążyły gdzieś na forum w czasie kursu. No i zaplanujmy przyszłość, czyli przyjrzyjmy się, jak obecna sytuacja wpłynęła na nasze działania i w kontekście tych działań, co możemy zrobić dalej, jak możemy działać. I na początek oczywiście chciałabym zdiagnozować, jak wygląda nasza praca, dlatego też pozwolę sobie uruchomić ankietę. Bardzo proszę, żebyście Państwo wybrali jedną z opcji, mianowicie w jakim trybie w dniu 13 maja pracujemy, tak? Czy pracuję nadal zdalnie, czy pracuję już w miejscu pracy, a może pracuję w trybie mieszanym, a więc jak potrzebuję, to jadę do pracy, a jak nie, to jestem w domu. No i oczywiście jest też taka opcja, która na przykład mnie dotyczy. Pracowałam zdalnie, a obecnie już pracuję w miejscu pracy, trzeci dzień. Stęskniłam się za swoimi współpracownikami, stęskniłam się za czytelnikami, których siłą rzeczy i tak nie widzę. No niemniej jednak no, ta nasza praca w miejscu pracy ma swoje zalety. Owszem, praca zdalna jak najbardziej też, ale ta w miejscu pracy powoduje, iż te nasze relacje są zachowane, podtrzymane i wracając do pracy 11 maja niektórym pracownikom po prostu rzuciłam się na szyję, uprzedzając, że absolutnie nie zachowam 2 metrów odległości, bo nie widziałam się z nimi od 2 miesięcy i to jest właśnie takie właśnie bardzo piękne. Dobrze, proszę Państwa, mamy 63% osób, które zdążyły na ankietę odpowiedzieć. Nie chciałabym jej za bardzo przedłużać, ale może jeszcze sekundkę. Bardzo proszę, jeżeli ktoś się zdecyduje na to, aby wziąć udział w ankiecie, to bym poprosiła, żeby zrobił to jak najszybciej. Pewnie 100% frekwencji mieć nie będziemy. Mimo wszystko 70% już mamy. To myślę, że ta ankieta będzie dla nas dobrym sygnałem, tak? Dobrym sygnałem tego, w którym miejscu jesteśmy po ogłoszeniu, iż biblioteki mogą się otwierać od 4 maja. Tak, a więc teoretycznie fakt, komunikat dotyczył bibliotek publicznych, biblioteki naukowe podlegają pod instytucje macierzyste, więc u nas wygląda to nieco inaczej. No niemniej jednak ten sygnał od 4 maja biblioteki mogą być otwarte.
otwarte, mógł też dać do myślenia naszym przywódcom, naszym władzom w instytucjach macierzystych, i w związku z czym mogliśmy zostać już wezwani do pracy, tak jak miało to w moim przypadku miejsce. Dobrze, proszę Państwa, kończę ankietę, zatem udostępniam też wyniki. Myślę, że Państwo widzą wyniki. Oczywiście tutaj na czacie też się pojawiały informacje, a więc no zobaczmy, 36% osób w dalszym ciągu pracuje zdalnie, super, fantastycznie, wiele rzeczy możemy robić zdalnie, o tym będziemy sobie jeszcze dzisiaj mówić. 14% już wróciło do miejsca pracy. Faktycznie niektóre nasze usługi po prostu wymagają naszej obecności na miejscu, a więc pracowaliśmy w miejscu pracy i jesteśmy nadal w tym miejscu pracy. To jest ta odpowiedź, pracuję w miejscu pracy. Pracuję w trybie mieszanym, czyli zdalnie i w miejscu pracy. Tutaj mamy 28% odpowiedzi, bardzo fajnie, że mamy taką możliwość wyboru miejsca, w którym świadczymy naszą pracę. No i pracowałem zdalnie, obecnie pracuję w miejscu pracy. 9% naszych ankietowanych tak odpowiedziało. A więc w dalszym ciągu proszę zobaczyć, pracuję zdalnie i pracuję w trybie mieszanym. To jest 60 parę procent odpowiedzi. Super sprawa, wracamy do prezentacji. Przyglądałam się naszym procesom bibliotecznym, systemom bibliotecznym, oprogramowaniu, żeby zdiagnozować, co tak naprawdę możemy zdalnie wykonywać, jakie prace mogą przebiegać w sposób zdalny. I oczywiście wszystkie nasze podstawowe procesy, niemal wszystkie, podstawowe procesy biblioteczne mogą być realizowane w formie zdalnej. Dotyczy to zarówno gromadzenia i materiałów drukowanych, i materiałów elektronicznych, to już tym bardziej nie ma najmniejszego problemu, ale dotyczy to też opracowania, oczywiście przy wsparciu osób, które tutaj na miejscu w bibliotece pewne czynności z egzemplarzem książki wykonają, pozostałe większość tych czynności może być wykonana zdalnie. Kontrola księgozbioru w zakresie selekcji, wycofywania opisów zdezaktualizowanych zbiorów, jak najbardziej tak. Systemy biblioteczne pozwalają nam na generowanie różnorodnych raportów, na podstawie których możemy selekcję przeprowadzić. Skontrum nie, wiadomo, taka typowa kontrola księgozbioru, skontrum, a więc porównanie stanu inwentarza ze stanem na półce, już trochę trudniej. No i oczywiście cały obszar naszej działalności, przepraszam, z zakresu informacji naukowej, działalność dokumentacyjna, edukacyjna, nawet digitalizacyjna, bibliometryczna, jak najbardziej tak, pewne te obszary naszej pracy mogły dziać się zdalnie już jeszcze przed pandemią i jak się okazało, z dużym powodzeniem mogą być realizowane w okresie pandemii. No tak, no ale są pewne usługi, których już realizować zdalnie nie możemy, albo przynajmniej mamy z tym dość duże problemy, tak? I tutaj przede wszystkim jest to działalność kulturalna, mimo że należymy do bibliotek naukowych różnych, i uniwersyteckich, i uniwersytetów medycznych, politechnicznych, ale też instytutów naukowo-badawczych. Tą działalność kulturalną mieliśmy wplecioną w codzienną działalność naszej biblioteki. Ja mogę powiedzieć, z punktu widzenia Biblioteki Politechniki Łódzkiej, my prowadziliśmy przedsionek literacki i organizowaliśmy wystawy dzieł twórców łódzkich na terenie naszej galerii, Galerii BiblioArt, i jedna i druga aktywność musiała zostać zawieszona. Drugi zakres naszych zadań, czyli udostępnianie zbiorów drukowanych w takim tradycyjnym rozumieniu wypożyczenia, udostępnienia prezencyjnego, też niestety nie jest możliwe do realizacji. Oczywiście w różny sposób próbujemy zaradzić temu, aby nie odcinać naszych czytelników od
dostępu do materiałów drukowanych, niemniej jednak to są ograniczone prace, które możemy, czy ograniczone usługi, które możemy świadczyć na rzecz naszego środowiska. No i proszę Państwa, wykorzystałam tutaj grafikę, rysunek Beaty. Zachęcam też do odwiedzenia profilu Beata Rysuje, jako że jest to bibliotekarka pracująca w Bibliotece Uniwersyteckiej, która świetnie rozwija swoją twórczość i dzieli się tam twórczością. I akurat ten rysunek odzwierciedla to, jak my bibliotekarze w odosobnieniu się czujemy, tak? Jesteśmy sami, kręci nam się łezka w oku, bo nie widzimy naszych czytelników, odbiorców naszych usług. Proszę Państwa, w nawiązaniu do udostępniania zbiorów, tutaj zaryzykowałam i przedstawiłam kilka urządzeń, z których korzystamy na co dzień, tak? A więc mamy bankomaty, może rzadziej w tej chwili już podejmujemy gotówkę, niemniej jednak są sytuacje, kiedy ta gotówka w portfelu jest nam potrzebna i czy mamy pandemię, czy jej nie mamy, po prostu jak potrzebujemy gotówkę, to idziemy do bankomatu i wypłacamy kasę. Korzystamy też z paczkomatów i tutaj z własnego doświadczenia powiem, że w ostatnim czasie zamawiałam bardzo dużo różnych przesyłek. Odbierałam w paczkomacie. Najczęściej najbliższy mi bankomat był przepełniony. Kierowana byłam do różnych innych okolicznych paczkomatów, co tylko potwierdza, że zainteresowanie zakupem, odbiorem przesyłek za pomocą urządzeń obsługiwanych przez interesantów jest jak najbardziej pożądaną usługą, tak? Gdybym miała do wyboru paczkomat, czy każdy z nas ma taki wybór, paczkomat, kuriera czy pocztę, to zdecydowanie, no przynajmniej w moim przypadku wybieram paczkomat. Nie chcę ganiać za kurierem, który albo przyjedzie, albo nie przyjedzie, albo każe mi wyjść do samochodu i zabrać paczkę, bo się boi narażać i nie wejdzie na klatkę schodową. To samo nie mam ochoty stać w kolejce na poczcie, bo nie mam nic przeciwko ludziom, którzy na tej poczcie są, tylko po prostu ze względu na kolejki. A więc wybieram paczkomat. Wybieram paczkomat, wybieram bankomat. Natomiast to jest coś, co mnie bardzo smuci. Mam nadzieję, że nie jestem odosobniona. Coś, z czym osobiście się nie zgadzam. Nie widzę przesłanek ku temu, żebyśmy musieli pozamykać książkomaty, byśmy musieli wycofać się z usług wrzutni. Jak idę do paczkomatu, to na swoją własną odpowiedzialność dotykam klawiatury, dotykam ekranu dotykowego, dotykam szafki, która mi się otwiera, szuflady, która mi się otwiera. To samo jak idę do bankomatu, podobnie postępuję, tak? I robiłam to przed pandemią, robię to w tej chwili. To jest tylko moja decyzja, czy założę do tej czynności rękawiczki, czy nie. Na pewno też Państwo słyszeli o badaniach, jakie były przeprowadzone właśnie w przypadku bankomatów, gdzie wykryto oczywiście na krakowskich bankomatach koronawirusa. No ale dobrze, zastanówmy się, przecież na tych bankomatach, tak jak na innych poręczach i innych innych przedmiotach przestrzeni publicznej jest nie tylko wirus obecnie panujący, ale mamy do czynienia z wieloma innymi zagrożeniami i w postaci wirusów, i w postaci bakterii, i jak gdyby się tym w tej chwili nie przejmujemy. W każdym razie ja jestem za tym, żebyśmy mogli korzystać i z książkomatów, i z wrzutni, bo to w jakimś stopniu pozwoli nam na realizację w większym zakresie usług udostępniania zbiorów. Warto też w tym szczególnym okresie przyjrzeć się temu, co zapewnia nam pracodawca, zrobić taki rachunek sumienia, zobaczyć, czego nam brakuje, po to, by lepiej się przygotować na podobną sytuację w przyszłości, może inną sytuację, może nie aż tak groźną, ale różne rzeczy mogą się zadziać i dobrze by było, żebyśmy przygotowali się na funkcjonowanie niezależnie od tego,
jakie zagrożenia będą nas jeszcze napotykały. A zatem, co powinien nam zapewnić pracodawca? No oczywiście narzędzia pracy, mówię tutaj o takiej pracy, którą świadczymy w tej chwili w formie zdalnej, narzędzia do pracy, a więc system biblioteczny, najlepiej chmurowy, chociaż w wielu bibliotekach wykorzystuje się do tego celu zdalne pulpity po to, żeby połączyć się z systemem i w ten sposób pracować z domu, a jednocześnie w systemie bibliotecznym, który nie ma wersji chmurowej. Ale jak już mamy być nowocześni, to pomyślmy o tym, żeby to był system biblioteczny chmurowy. Sprzęt, oczywiście, pomyślmy o tym, żeby ten sprzęt, który mamy w pracy, był na tyle przenośny, mobilny, abyśmy mogli go przenieść do domu. Oprogramowanie, tak, oprogramowanie nie tylko do komunikacji, która jest podstawą w tej chwili naszych kontaktów z czytelnikami, ale też oprogramowanie, dzięki któremu będziemy mogli realizować kształcenie. No i oczywiście pracodawca zapewnia nam zasoby, na których pracujemy. Zbiory drukowane, zbiory elektroniczne, po prostu truizm. Raz. Dobrze, a teraz chciałabym uruchomić drugą ankietę. Bardzo bym prosiła, żebyście Państwo określili, w jakiej sytuacji jest Państwa instytucja, a więc czy pracę zdalną umożliwiają systemy chmurowe, typu chmurowe, czy powiedzmy realizowane w sposób zdalny za pomocą zdalnego pulpitu, a więc i dotyczy to systemów bibliotecznych, bibliograficznych, repozytoryjnych, dokumentacyjnych, systemy autoryzacji, dostępu do źródeł elektronicznych. Może mają Państwo system webinarowy, może mają Państwo oprogramowanie e-learningowe, a może też korzystacie z różnego rodzaju oprogramowania do komunikacji w czasie rzeczywistym. Jakie z tych systemów umożliwiających pracę zdalną mają Państwo u siebie? Można dokonać wielokrotnego wyboru. To też jest diagnoza narzędzi, z jakimi pracujemy i też myślę, że ciekawostka i dla mnie, i dla Państwa. Część z tych systemów jest już od wielu, wielu lat wykorzystywana, na przykład właśnie system autoryzacji dostępu do źródeł spoza sieci instytucji naukowej. W wielu instytucjach mamy już też systemy e-learningowe, mamy systemy bibliograficzno-dokumentacyjne, które pozwalają nam na zdalną pracę. Trochę trudniej jest z systemami bibliotecznymi, tak, bo jeżeli mamy system stacjonarny, no to w tej chwili musielibyśmy wymienić jak gdyby nasze oprogramowanie biblioteczne, system biblioteczny na system chmurowy, no ale to jest XXI wiek, więc pewne rzeczy powinny zacząć się dziać, powinniśmy zacząć myśleć też przyszłościowo, tak jak wynika z doniesień dostawców, systemów bibliotecznych, jednak co około 10 lat system biblioteczny powinien zostać wymieniony. Być może w dobie rozwoju systemów, takich jak w tej chwili obserwujemy, będzie konieczność wymiany systemów znacznie częściej, co 5 lat, a wtedy będziemy mieli możliwość wymiany właśnie systemu na system chmurowy. Dobrze, widzę, że już Państwo nie odpowiadają, czy w zasadzie pojedyncze osoby, więc może jeszcze sekundka, dosłownie, krótka sekundka, dojdziemy do 50% i zakończę tą ankietę, bo też trochę szkoda mi czasu. Ja wiem, że tych pytań jest, tych odpowiedzi tutaj do pytania jest dość dużo, być może muszą Państwo się chwilę zastanowić, tak, czy na pewno taki czy inny system macie. Rozumiem też, że nie wszyscy korzystają ze wszystkich systemów, więc mogą też nie mieć świadomości tego, że dział dokumentacji ma chmurowy system bibliograficzny, tak, czy też dział dydaktyki bibliotecznej korzysta z systemu webinarowego, ale też myślę, że takie informacje do nas docierają, chociażby dlatego, że pracując w instytucji naukowej dostajemy informacje dotyczące naszej instytucji jako całości, a więc korzystamy z tego oprogramowania, przynajmniej w części usług, które realizujemy, co reszta uczelni czy reszta instytucji naukowej. Dobrze, proszę Państwa, kończę ankietę, żeby już dłużej nie przedłużać i też udostępniam wyniki. Mam nadzieję, że wyniki widać.
biblioteczny system umożliwiający pracę zdalną. Tutaj mamy najwięcej odpowiedzi, 34%, 32% to są systemy do komunikacji w czasie rzeczywistym. Bardzo fajnie, bo to jest nam bardzo potrzebne w kontakcie z czytelnikiem. Wiadomo, do maila nie zaglądamy cały czas. No, czasem oczywiście mamy ustawione powiadomienia, więc gdzieś tam sygnał dźwiękowy dostajemy, że przyszła poczta, ale to nie to samo, co porozmawiać z drugim człowiekiem, zadać dodatkowe pytania i tak dalej, udzielić dodatkowych wskazówek i odpowiedzi, a więc bardzo fajnie. No, wiele systemów jeszcze nie jest dobrze reprezentowanych w naszych bibliotekach. Na przykład bibliograficzny, repozytoryjny, system autoryzacji, webinarowy czy e-learningowy. No, tutaj mamy kilkanaście procent. Nie jest też źle, ale mogłoby być lepiej. Dobrze, wracamy do prezentacji. I teraz, proszę Państwa, co my z kolei możemy zapewnić pracodawcy? Jaką wartość dodaną stanowi nasza praca właśnie w trybie zdalnym? Otóż, proszę Państwa, no, bibliotekarze to z reguły kreatywni ludzie, tak? Mamy w sobie innowacyjny potencjał. Nasza kreatywność, szczególnie teraz w okresie, kiedy realizujemy pracę zdalną, działając niemalże w odosobnionych warunkach, mamy przeciekawe pomysły na to, w jaki sposób być z naszym czytelnikiem, jak świadczyć usługi tak, żeby czytelnik był zadowolony i tak, żebyśmy my też byli usatysfakcjonowani, że mamy tego czytelnika, że nie straciliśmy z nim kontaktu. Bardzo dużo dzieje się w zakresie właśnie edukacji bibliotecznej, dydaktyki bibliotecznej. No i proszę Państwa, to, co każdy z nas zapewnia naszemu pracodawcy, to jest wiedza, doświadczenie. A tutaj mogę tylko podsumować w ten sposób, że na tym webinarze jest z nami ponad 250 osób, 250 bibliotekarzy, którzy mają wiedzę, mają doświadczenie, mogą podzielić się na czacie własnymi odczuciami, a jednocześnie są to osoby aktywne, które chcą wiedzieć więcej, doświadczać więcej i to jest ta wartość dodana dla naszych pracodawców, a pośrednio też dla naszych czytelników. I kolejne pytanie, jakie nam się tutaj nasuwa. Czego nauczyła nas obecna sytuacja? Powiem też z własnego doświadczenia. Rozpoczęłam pracę zdalną w połowie marca i po pierwszych dwóch, trzech dniach pracy samodzielnej, indywidualnej, doszłam do wniosku, że dłużej tak być nie może, że ja muszę coś zrobić ze swoim życiem, ze swoją pracą. To tak nie może wyglądać, że ja siedzę w domu zamknięta w pokoju przy komputerze i dziergam sobie dydaktykę. Nie. Więc obudowałam swoją pracę takim hasłem. Biblioteka zamknięta, bo taki komunikat na stronie mieliśmy. Bibliotekarz otwarty. I w ten sposób próbowałam różnymi kanałami kontaktować się z czytelnikami, z pracownikami, potem oni sami nawet namierzali mnie i też inicjowali takie kontakty. No i właśnie, proszę Państwa, bibliotekarz otwarty, mimo zamkniętej biblioteki, to jest bibliotekarz twórczy, bo jak nie mamy czytelnika, to siłą rzeczy no nie lubimy się nudzić, nie lubimy stagnacji, nie lubimy rutyny, my musimy działać, tak? I tak jest właśnie w całym projekcie społedowym, Społed w bibliotece, który jak gdyby otwiera przed nami i jeszcze raz uświadamia nam tą potrzebę otwartości. A więc nie tylko siedzimy, planujemy, nie tylko realizujemy, wdrażamy i tak dalej, ale przede wszystkim szukamy możliwości, żeby dzielić się tym, co mamy. A jeśli jeszcze nie szukamy tej możliwości, czy nie dostrzegamy tej potrzeby dzielenia się, to mam nadzieję, że po dzisiejszym webinarze będziecie Państwo mieć takie przeświadczenie, że zrobiłam coś fajnego, ale chcę, żeby to coś było, istniało w naszym świecie bibliotekarskim, żeby inny bibliotekarz mógł z tego dowolnie skorzystać ku uciesze mojej własnej. I tutaj tą otwartość podzieliłam na dwa takie obszary. Zacznijmy od siebie. I też na podstawie bardzo prostych
wytycznych, tak, wyznaczyłam sobie pewne drogi czy pewne ograniczenia, które mamy, tak? Otwartość, zacznijmy od siebie, tak? A więc zastanówmy się, na ile biblioteka, w której pracuję, jest otwarta. No, chociażby, czy strona mojej instytucji jest udostępniona na wolnych licencjach. I już tutaj w tym przypadku mamy naprawdę olbrzymi problem, proszę Państwa. Nawet powiedziałabym, że to też jest takie moje doświadczenie po pierwszej edycji kursu społedowego, kiedy miałam bardzo fajną grupę osób z Biblioteki Medycznej. Grupa przygotowywała fantastyczne treści na temat otwartości, open access, otwartego publikowania i tak dalej. Te treści mogłyby sobie żyć swoim własnym życiem, tak? Bo mogli my, inni bibliotekarze, moglibyśmy sobie pobrać takie treści i umieścić w swoich własnych poradnikach, informatorach. Mało tego, naukowcy z tejże instytucji, pracownicy naukowi, mogliby też takie treści przejąć do prowadzonych wewnętrznie zebrań, spotkań. Teraz dużo się mówi o otwartym publikowaniu, bo grantodawcy tego wymagają. Więc mieliby gotowy materiał, który mogą na Radzie Wydziału na przykład zaprezentować. No i cóż się okazuje? No niestety większość stron naszych bibliotek jest obarczonych klauzulą copyright i dziękuję. Owszem, przeczytać możemy, no zacytować zgodnie z dozwolonym użytkiem prawem cytatu. Też jak najbardziej z pewnych treści możemy skorzystać, natomiast no nie możemy dalej przetwarzać tych treści, dostosowywać, publikować w jakichś swoich własnych materiałach. Ale też są dobre przykłady. Także ja tutaj jeszcze raz zachęcam Państwa do tego, żeby zreflektować się, żeby przyjrzeć się zawartości naszych stron, a przede wszystkim, żeby przeczytać, zapoznać się ze stopką na naszej stronie bibliotecznej. Jeżeli mamy copyright, zdecydujmy się na jakąś otwartą licencję. Tutaj chciałabym nawiązać do strony Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Wiemy, znamy, otwartość, mogę powiedzieć spokojnie, zaczęła się od Bożeny Bednarek-Michalskiej z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, która próbowała na początku open access zaimplementować do świadomości bibliotekarzy i zaimplementować w świadomości naukowców. Nawet przykład, biuletyn EBIB, z którym macie Państwo do czynienia od 1999 roku. A więc od 20 lat wychodzi zgodnie z formułą open access. Nieco później zostały dodane wolne licencje oczywiście do biuletynu, tak? W miarę jak wolne licencje powstały, rozwijały się, tak? Natomiast to otwartość bez barier już w 99 roku została przez EBIB przyjęta. I Bożena siłą rzeczy też jak gdyby swoją bibliotekę, stronę swojej biblioteki też tworzy na licencjach Creative Commons, o czym mamy informacje w treści. Ale wejdźmy na jeszcze bardziej ograniczony czy zawężony teren. Mianowicie zamiast skupiać się na instytucji, skupmy się na swojej własnej osobie. Zastanówmy się, co ostatnio tworzyliśmy. Przygotowywaliśmy plakaty na imprezy ubiegłoroczne, bo w tym roku niewiele tych imprez mogło się odbyć. Przygotowujemy prezentacje na zajęcia, które prowadzimy, może też prezentacje informacyjne na zebrania dla pracowników naukowych, konspekty. Czy my się tym w jakikolwiek sposób dzielimy? Czy my takie własne dzieła jesteśmy w stanie, jesteśmy przekonani co do tego, żeby opatrzyć je klauzulką licencji, wolnych licencji Creative Commons? No właśnie, zapytajmy siebie i dzielmy się tym, co robimy z innymi bibliotekarzami w swojej własnej instytucji, ale też poza tą naszą własną instytucją. Ja tutaj chciałam powiedzieć, że ja najwięcej w swoim życiu zawodowym nauczyłam się od osób spoza mojej własnej biblioteki. Za to w tym miejscu dziękuję. Wielu osobom są tutaj obecne, ale to właśnie te kontakty z innymi osobami, z innych typów bibliotek, z innych miast, to spojrzenie
z innego regionu geograficznego czy innego właśnie typu biblioteki, to jest coś unikatowego. Dzieląc się tym, co ja przygotowuję, oczywiście nie jest tego dużo, bo siłą rzeczy mam dużo pracy takiej, która po prostu nie nadaje się do przedstawienia innym bibliotekarzom, do niczego by się nie przydała. Niemniej jednak jeszcze raz tutaj zwracam Państwa uwagę na serwis eBib, gdzie mamy taką zakładkę poradniki, prezentacje, webinaria i jeżeli ktoś z nas wytworzy pewną treść, która mogłaby się potencjalnie przydać innym bibliotekarzom, może jest istotna dla naszych naukowców, dla nauczycieli akademickich. Dzielmy się tym, przesyłajcie Państwo do redakcji, będziemy takie materiały umieszczać. Oczywiście marzy nam się w ogóle zakładka otwarte zasoby edukacyjne dla bibliotek, dla bibliotekarzy. Niestety to wymaga pewnych nakładów i pracy, i finansowych, więc w tej chwili jedyne, co możemy zaproponować, to publikacje właśnie w eBibie. No i drugi wymiar otwartości, czyli ta otwartość ukierunkowana na naszych użytkowników. Tutaj mamy ogromne pole do popisu w zakresie szkoleń z szeroko pojętej dydaktyki bibliotecznej. Tak to sobie tutaj nazwałam. Ale czego jeszcze potrzebują nasi użytkownicy? Właśnie dostępu do literatury, a to w dobie zamknięcia i odosobnienia możemy właśnie realizować poprzez otwartość, która płynie z wnętrza każdego z nas, tak? Bo wiemy, że i tak nie wypożyczymy książki, która stoi na półce, ale w ramach tej naszej otwartości, otwartości na drugiego człowieka, możemy z tym czytelnikiem popracować, możemy mu zarekomendować pewne źródła, możemy dla niego wyszukać publikacje w trybie online, możemy wzbogacić jego bibliotekę literatury także o materiały audiowizualne, pomagając mu ich szukać. Możemy dostarczać materiały, które są dostępne online, których sam nie jest w stanie znaleźć, a my, wiedząc więcej i znając wiele różnych wejść, możemy takie materiały odkryć i dostarczyć. Poza tym, no, możemy też wykonać skany dokumentów drukowanych, bądź też fragmentów, w zależności od tego, jaki to jest typ, i to robimy, tak? Nasi czytelnicy potrzebują też pomocy w eksploracji konkretnych zasobów, tak? I tutaj znowu my, ja, bibliotekarz, jestem otwarty, więc umawiam się na indywidualne konsultacje, na przykład ja to robię za pomocą MS Teams, tak żebym mogła widzieć swojego rozmówcę, żeby rozmówca widział mnie, żebym mogła udostępnić mu pulpit, pokazać i w międzyczasie wymienić parę drobiazgów, które pomogą mnie lepiej trafić w oczekiwania odbiorcy. Analizy bibliometryczne, parametryczne, to robiliśmy od zawsze i teraz jak najbardziej kontynuujemy tą działalność, podobnie jak dokumentowanie dorobku naukowego naszych pracowników, tak, robiliśmy to, do tego jest nam potrzebny jedynie dobry sprzęt elektroniczny, komputerowy, odpowiednie oprogramowanie i możemy taką działalność realizować niezależnie od tego, czy będziemy siedzieć za biurkiem w miejscu pracy, czy wylądujemy na leżaku pod palmą, czego życzę nam wszystkim. I tak jak powiedziałam, największe, najszersze pole do popisu mamy według mnie w zakresie edukacji bibliotecznej. Cały czas podkreślam, według mnie, dlatego że dydaktyka to jest coś, czym zajmuję się na co dzień w swojej instytucji, nie tylko tym, ale no to jest dominujący obszar mojego zakresu obowiązków, w związku z czym tutaj widzę nieograniczony potencjał. I przygotowując się do przedstawienia tutaj naszych możliwości w zakresie budowania oferty dydaktyki bibliotecznej, edukacji bibliotecznej, przejrzałam i też jak gdyby chciałabym tutaj Państwu zarekomendować pewne zasoby, a więc znów mamy Uniwersytet Mikołaja Kopernika i kurs e-learningowy, otwarte zasoby naukowe i edukacyjne dla wszystkich chętnych. To jest kurs, który jest generalnie dedykowany pracownikom naukowym, studentom, ale bibliotekarze też powinni się z nim zapoznać, bo to my musimy wiedzieć więcej niż nasi czytelnicy. To my musimy im polecać pewne źródła,
ukierunkować ich pracę naukową czy prowadzenie przez pracowników dydaktycznych właśnie dydaktyki, podsuwając stosowne materiały, siłą rzeczy musimy je po prostu znać. Kurs powstał w 2012 roku, w 2015 był aktualizowany, a w 2015 roku znów pojawi się to nazwisko Bożena Bednarek-Michalska. Przystąpiła do jego aktualizacji, oczywiście nie sama, absolutnie, ale udało jej się zebrać grupę osób wokół siebie z różnych bibliotek w naszym kraju, z różnych instytucji, proszę Państwa, to też potwierdza naszą otwartość i naszą chęć współpracy. Wiem, że koleżanki z Łodzi pracowały z koleżankami z Torunia i były też koleżanki z innych miast, koledzy, wsparcie prawników. Udało im się w miesiąc czasu kurs zaktualizować i 15 kwietnia udostępnić na wolnej licencji. Chciałabym też Państwa zainteresować otwartymi kursami Biblioteki Politechniki Warszawskiej. Jest tych kursów dość dużo. Oczywiście Politechnika Warszawska ma też kursy zamknięte. Siłą rzeczy są to przedmioty realizowane zgodnie z programem studiów, a więc muszą być zamknięte, żeby rejestrować uczestników i na podstawie tego potem zaliczać te przedmioty. Niemniej jednak pozostaje pewien pakiet kursów e-learningowych, które są dostępne dla nas wszystkich, które zahaczają tematyką o to, z czego my też na co dzień korzystamy. I proszę Państwa, warto chociażby zajrzeć do tych kursów, zobaczyć, jaką mają strukturę, jakie treści merytoryczne poruszyli autorzy. Każdy z nas ma nieco inną wizję na temat merytorycznej zawartości przekazu edukacyjnego. Ale warto korzystać z doświadczeń. Ja, tworząc własny kurs e-learningowy teraz na potrzeby swojej instytucji, wzorowałam się na tym kursie, który powstał w ramach projektu Społecz w Bibliotece. Było to bardzo ciekawe doświadczenie i właśnie wiele pomysłów zaczerpnęłam z tego projektu, z tego kursu. Ale oczywiście proponujemy nie tylko kursy, ale też na naszych stronach są ciekawe materiały edukacyjne. No i siłą rzeczy znów wracam do Torunia. Dlaczego? Dlatego, że tutaj znalazłam na stronie biblioteki przewodnik dla pracowników, a w tym przewodniku nie tylko omówione podstawowe usługi, to co każdy z nas ma, ale też bardzo fajną stronę dotyczącą planu zarządzania danymi badawczymi, która tłumaczy, w jaki sposób, co to jest, dlaczego trzeba zarządzać, w jaki sposób i tak dalej. Są tu filmy instruktażowe, ale mało tego, tutaj są jeszcze przykładowe plany zarządzania danymi, które możemy sobie pobrać, zmodyfikować, przekształcić, przerobić, bo wszystko to jest na wolnych licencjach Creative Commons. Inny materiał edukacyjny to opracowanie przygotowane z kolei w Politechnice Łódzkiej, przygotowanie redakcyjnej pracy dyplomowej, opracowanie, które może się przydać dyplomantom, ale myślę, że doktoranci też mogą do niego zajrzeć, może się przydać nauczycielom akademickim, którzy prowadzą seminaria dyplomowe. Ten poradnik, to opracowanie jest dostępne na wolnych licencjach w repozytorium Politechniki Łódzkiej, zatem można pobrać. Skoro na wolnych licencjach, to możemy korzystać w dużo szerszym zakresie niż w przypadku prawa autorskiego, tak? A więc mamy to prawo autorskie nadbudowane jeszcze wolną licencją, która daje nam dużo więcej swobód. Zachęcam też Państwa do odwiedzenia Open AGH. Bodajże była to pierwsza uczelnia, która realizowała projekt otwartości w nauce, w edukacji, przede wszystkim w edukacji nawet. Tak, to tutaj powstało całe centrum Open AGH, włącznie z centrum e-learningu AGH. W tej chwili mają tam wiele materiałów, które mogą się przydać naszym naukowcom do prowadzenia zajęć, a więc no też w tym trybie pracy zdalnej nie muszą tworzyć materiałów od zera, mogą po prostu skorzystać z tego, co przygotowali koledzy, o ile zgadza się przedmiot, tematyka, zakres przedmiotowy, to jak najbardziej mogą z tych treści gotowych skorzystać, ale również my, bibliotekarze, możemy na stronach Open AGH znaleźć materiały interesujące dla nas.
Chociażby webinary nagrywane przez Karolinę Grodecką. Znacie Państwo na pewno Karolinę, bardzo fajnie prowadzi, czy kursy e-learningowe dla nauczycieli akademickich i bibliotekarzy, czy też fajne webinary organizuje. W tej chwili na stronie Webinaroteki Celu jest wiele webinarów, z czego kilka może okazać się dla nas bibliotekarzy ciekawostką i zachęcam do tego, żeby też na tą stronę wejść i poszukać ciekawych webinarów. Przygotowując się do swojej pracy dydaktycznej, korzystałam również z wyszukiwarek otwartych zasobów edukacyjnych i między innymi za pomocą jednej z takich wyszukiwarek w zasobach światowych znalazłam kurs Information Literacy, który też był dla mnie pewnego rodzaju inspiracją. Tak, sprawdziłam strukturę tego kursu, treści merytoryczne, podejrzałam, w jaki sposób autorzy zachowali, jakie proporcje zachowali między treścią, grafiką, między filmami. No właśnie, proszę Państwa, okazuje się, że kursy e-learningowe to już nie może być sama treść i quiz, czy treść i grafika. W tej chwili kursy e-learningowe powinny mieć jak najwięcej też materiałów audiowizualnych, filmów, które chociaż na chwilę oderwą tego czytelnika od, czy użytkownika, kursanta od zapoznawania się z treścią, pokażą mu pewne funkcjonalności. Także ten kurs tutaj też polecam, można go sobie podejrzeć. I teraz jeszcze chciałabym przejść do przedstawienia takiego bliższego działalności mojej biblioteki, tego, czym ja się zajmuję. Być może też będzie to dla Państwa w jakiś sposób inspiracją. Otóż my w Bibliotece Politechniki Łódzkiej mamy zespół dydaktyczny, który liczy około 10 osób. Są to bibliotekarze z różnych oddziałów, a więc na co dzień realizują oddziałowe zakresy obowiązków, a dodatkowo uczestniczą w zespole zadaniowym, który wyznaczył sobie pewne cele. Przede wszystkim warto wspomnieć, że do tej pory jak najbardziej realizowaliśmy takie zajęcia w systemie stacjonarnym, co Państwo też robili. W systemie zdalnym to w zasadzie ograniczyliśmy się tylko do kursów e-learningowych, które no, funkcjonowały chociażby dla studentów pierwszego roku. Teraz w okresie zamknięcia, izolacji wprowadziliśmy do naszej oferty webinaria. I oczywiście albo są one realizowane na zamówienie wydziałów, albo po prostu, to najczęściej na zamówienie wydziałów czy wykładowców, albo też nagrywamy i po prostu przekazujemy link do takiego webinaru społeczności politechnicznej. To, co było dla nas też istotne w budowaniu naszej oferty edukacyjnej i takie wzmacniające te nasze działania, to była uchwała Senatu z 20 kwietnia. Wiedzieliśmy już o tym wcześniej, natomiast 20 kwietnia 2020 roku zapadła decyzja, że studenci pierwszego stopnia obowiązkowo muszą przejść szkolenie biblioteczne obejmujące zagadnienia związane z przeszukiwaniem baz literaturowych i tworzeniem referencji na trzecim bądź czwartym semestrze studiów. Tak, to jest niezależne od przysposobienia bibliotecznego, które u nas też jest obowiązkowe i w którym muszą uczestniczyć studenci pierwszego semestru, pierwszego roku, pierwszego stopnia i drugiego stopnia. Natomiast niezależnie od tego mamy zagwarantowane jeszcze nasze zajęcia jako obowiązkowe właśnie z zakresu information literacy w takim szerokim ujęciu. I w ramach przygotowania do tych obowiązkowych zajęć, tak jak powiedziałam, realizowanych na trzecim, czwartym semestrze, wyznaczyliśmy sobie pewne etapy naszej pracy, ponieważ my mamy około 80 kierunków kształcenia. Na niektórych kierunkach mogą funkcjonować grupy, więcej niż jedna grupa, może to być kilka grup, a więc no, musimy być przygotowani na taką wzmożoną działalność dydaktyczną. W każdym razie zostało postanowione zgodnie z ustaleniami
z władzami naszej uczelni, że te obowiązkowe zajęcia dla dyplomantów na trzecim bądź czwartym semestrze będą realizowane w wymiarze 5 godzin łącznie, z czego 2 godziny to ma być wprowadzający kurs e-learningowy, 3 godziny to mają być ćwiczenia realizowane stacjonarnie w pracowniach komputerowych. No i oczywiście na początek konspekty dla każdego kierunku. Nasz cel najważniejszy, indywidualizacja pracy ze studentem. Nie ogólne informacje, jak przeszukiwać, gdzie przeszukiwać, tylko konkretne informacje. Jesteś z zarządzania, szukamy w EBSCO, szukamy w EBSCO Business Interfacing. W każdym razie w tym interfejsie biznesowym, tak, mamy tutaj ukierunkowanie już na konkretne zainteresowania konkretnej grupy. Jak mamy zarządzanie produkcją, to wchodzi nam już zupełnie inna tematyka. Już EBSCO, owszem, tak, ale niekoniecznie musimy się zajrzeć do baz inżynieryjnych, które będą nam regulowały pewne procesy związane z zarządzaniem czy z inżynierią produkcji. A więc tutaj przede wszystkim przygotowujemy konspekty, ja swoje konspekty wszystkie wyposażam w licencje. I tak jak wspomniałam, kurs e-learningowy, który w dużym stopniu jest zainspirowany projektem społedowym. Jest to kurs wprowadzający, który studenci mają odbyć w ciągu 2 godzin. W ramach tego kursu postawiłam oczywiście na materiały graficzne, przemycając też tam, gdzie było to możliwe, informacje o narzędziach darmowych, a więc znów o tych wszystkich otwartych narzędziach czy źródłach, które mogą nam się przydać, które mogą się przydać naszym studentom. Oczywiście postawiłam też na to, żeby było jak najwięcej filmów. Nie tworzyłam tych filmów sama, skupiłam się na tym, co jest dostępne w sieci i te filmy zamieściłam właśnie też w szkoleniu. Rozdziały są krótkie, proszę zobaczyć, to są tylko podstawowe informacje. Tutaj mamy omówiony dostęp do publikacji naukowych, i drukowanych, i elektronicznych, w jaki sposób można właśnie z tych zasobów korzystać. A więc to ma być tylko kurs wprowadzający, czyli zastępujący słowo wstępne, które wygłaszamy z reguły spotykając się z grupą podczas zajęć stacjonarnych. Tak? Na zajęciach stacjonarnych, ponieważ mamy tylko 3 godziny, nie będzie czasu na to, żeby jeszcze wprowadzać ich w tematykę. No i oczywiście wykazy źródeł dla każdego kierunku znowu. Te wykazy są trochę bardziej obszerne aniżeli same konspekty, bo w konspektach i biorąc pod uwagę 3-godzinne ćwiczenia, możemy ograniczyć się do 4 źródeł informacji, które będziemy eksplorować, eksplorować, jeszcze raz eksplorować. Natomiast w wykazie znajdą studenci jeszcze kilka innych źródeł, które warto przejrzeć. I tutaj oczywiście każdy taki wykaz dla każdego kierunku jest dodatkowo wyposażony w źródła ogólnodostępne, a więc też te źródła, które są w otwartym dostępie, które mogą się przydać danym studentom z danego wydziału, są przez nas rekomendowane. I tak jak wspomniałam wcześniej, czas pandemii spowodował, iż nasza dotychczasowa stacjonarna dydaktyka musiała się przenieść do świata wirtualnego. Ja szczęśliwie korzystam z pakietu MS, który uczelnia zakupuje dla całej społeczności. Zatem no, mamy też dostępy do przestrzeni webinarowej, gdzie możemy webinary nagrać, ale też mamy dostęp do na przykład MS Stream, gdzie mogę takie webinary archiwizować. I tutaj mam akurat, podałam Państwu link do tego samego webinaru, który został zorganizowany właśnie dla jednego z naszych wydziałów. Film umieściłam na specjalnie utworzonym kanale Literatura Dostępna Online i tam będą sobie wszystkie filmy dotyczące
dotyczące właśnie dostępu do literatury, tak? Zgodnie z hasłem biblioteka zamknięta, ale bibliotekarz otwarty i te zasoby są otwarte, tak? Bibliotekarz ci pokaże, gdzie one są otwarte, w jaki sposób z nich skorzystać. I proszę zobaczyć, ja to webinarium miałam 22 kwietnia, 23 nagranie posadowiłam właśnie na MS Stream i 57 osób już niezależnie w ciągu jednego dnia, tak, 23 kwietnia, 57 osób ze społeczności Politechniki Łódzkiej weszło jeszcze dodatkowo do tego webinaru, oprócz tego, że na żywo uczestniczyli, weszło i jeszcze zapoznało się z jego treścią. Podsumowując nasze zadania, które realizujemy w Bibliotece Politechniki Łódzkiej, prawdopodobnie będą one pokrywały się z tym, co Państwo robią u siebie, a więc wyszukujemy publikacje, które są dostępne online, a których nasi czytelnicy znaleźć nie mogą. Tak, ale mieliśmy dość nietypowe pytania dotyczące właśnie pomocy czy wsparcia w wyszukiwaniu filmów, bo w tej chwili wszyscy pracownicy dydaktyczni przestawili się na realizację zajęć w formie zdalnej. Są to bądź webinary, bądź kursy e-learningowe i wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że te kursy e-learningowe, szczególnie kursy e-learningowe, są nudne, jeśli są takie przegadane, tak? Jeśli mają tylko treść, tablice, wzory i tak dalej. I napływały do nas takie zapytania, czy nie moglibyśmy poszukać jakichś filmów z zakresu mechaniki. No tutaj mam nawet podane hasła, słowa kluczowe, tak, które przysłał pracownik i toczenie, frezowanie, szlifowanie. Czy my byśmy nie mogli znaleźć filmów? One nie muszą być w języku polskim, w dowolnym, znaczy no może nie w dowolnym, ale mogą być w języku angielskim, byleby tylko pomóc mu zbudować ten przekaz dydaktyki zdalnej jako atrakcyjny. Szukamy to, co znaleźliśmy, już przesłaliśmy, szukamy w dalszym ciągu, bo takie pytania po prostu się pojawiają. Skanujemy dokumenty drukowane, w ten sposób dostarczamy literaturę, tak samo jak Państwo wykonujemy analizy bibliometryczne, tak samo jak Państwo. Ale co ciekawe, na przełomie stycznia i lutego zgłosili się do mnie pracownicy wydziału, którzy powiedzieli, pracownicy dydaktyczni, podkreślę, którzy powiedzieli, że oni owszem nie mają aż tak wyśrubowanych wymagań wobec swojej własnej pracy, jak pracownicy naukowo-badawczy, niemniej jednak podlegają też ocenie i w tej ocenie powinni wykazać się przygotowywaniem materiałów dydaktycznych i ich publikowaniem. Jak oni mogą to zrobić? Bo przecież nie są w stanie cały czas przygotowywać podręczników, kierować do wydawnictwa, nawet uczelnianego, czekać na ten proces wydawniczy i tak dalej. A więc też tutaj jak gdyby oczekują od nas, że my będziemy znać i narzędzia, które pomogą im takie materiały wytworzyć, że my będziemy znać też możliwości dzielenia się tymi materiałami i tak dalej. Oczywiście tutaj już na wiele pytań dostali odpowiedź, jak tylko zaczęła się pandemia, mówię, to pytanie było z przełomu stycznia i lutego, miałam zorganizować dla nich spotkanie, szkolenie, w końcu zdążyliśmy się zamknąć, do takiego spotkania nie doszło, niemniej jednak jak gdyby no tutaj już indywidualnie na co dzień i wraz z rozwojem też wyposażenia sprzętowego i oprogramowania mogliśmy pewnym rzeczom zaradzić, a więc proszę zobaczyć, tak, my bibliotekarze pomagamy, instruujemy, jak przygotować podręcznik w takiej formie, żeby on mógł być dostępny nie tylko dla określonej grupie w ramach platformy Moodle dla uczelni, ale żeby mógł być udostępniany właśnie poza siecią. Przechodzę już do tej części, kiedy chciałabym Państwu polecić kilka linków, kilka narzędzi, z których możemy korzystać i które możemy polecać w naszym środowisku naukowym, tak? Na WOIKA. Wiecie, w połowie kwietnia, czy tam około 20 kwietnia ministerstwo ogłosiło, mamy platformę kursów e-learningowych. A jak się okazuje, wcale nie jest tak łatwo umieszczać te kursy e-learningowe, bo o tym też rozmawiałam z pracownikami dydaktycznymi, którzy chcieli właśnie te swoje treści umieścić na WOIKA.
To znaczy tak, nie jest też trudno, natomiast procedura jest pracochłonna. Zachęcam Państwa do odwiedzania serwisu Koalicji Otwartej Edukacji i oczywiście też do polecania tego serwisu naszym naukowcom. Uwolnij naukę. Inny serwis, który może się przydać naszym naukowcom. Podręcznik napisany przez pracowników Uniwersytetu Adama Mickiewicza ukazał się teraz w ostatnich dniach. Co prawda bardziej dla nauczycieli niż nauczycieli akademickich, ale też można tam znaleźć ciekawe treści. I proszę Państwa, dla nas i dla naszych społeczności oczywiście otwarte podręczniki. Otwarte, czyli takie, które każdy pracownik może sobie przekopiować, i dowolnie wykorzystać, tak? I tutaj mamy OpenStax w języku polskim, fizyka, ale też masa podręczników do innych podstawowych przedmiotów na naszych uczelniach, na wolnych licencjach Creative Commons. Mamy Delft Open Textbook, Open Textbook Library, BC Campus Open Ed, tak? A więc mamy te otwarte podręczniki akademickie. I jeszcze tutaj chciałam zwrócić uwagę na jeden serwis, InTech Open. Książki naukowe w otwartym dostępie, udostępnianie zgodnie z ideą Open Access nie są niestety na wolnych licencjach, ale są tutaj naprawdę wartościowe książki, szczególnie z nauk ścisłych i medycznych. Jeśli są między z nami bibliotekarze z bibliotek medycznych, to myślę, że ten serwis Medical Art może być ciekawy, ponieważ pozwoli nam na tworzenie ciekawych prezentacji, plakatów z wykorzystaniem darmowej grafiki. Też proszę zwrócić uwagę, że ja w całej prezentacji starałam się wykorzystać tylko i wyłącznie grafikę na otwartych licencjach bądź z domeny publicznej. Niekiedy są tam obrazki czy zdjęcia z mojej biblioteki, a więc z archiwum bibliotecznego. Pozostałe staram się, dokładałam wszelkich starań, żeby były na wolnych licencjach. Z czego my możemy korzystać? Oczywiście mamy do dyspozycji zapis webinarów EBSCO, bardzo ciekawych, fajnych. Nie tylko EBSCO takie webinary nam organizuje, natomiast do EBSCO możemy do tych webinarów wejść bez żadnych ograniczeń. Webinary Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, też jest archiwum, jest zapis, więc i naukowi również mogą z tego skorzystać. Znalazłam bardzo fajną prezentację Sabiny Cisek, jak skutecznie pozyskać informacje w internecie, która też na co dzień była mi potrzebna i z której korzystałam. No i mamy kopalnię wiedzy w AFBN. Też zachęcam do tego, żeby do różnego rodzaju naszej pracy twórczej, naszych badań wykorzystywać właśnie zasoby AFBN-u. Wybrałam też kilka narzędzi, które, tak jak wcześniej wspomniałam, nie występowały w kursie e-learningowym. Niemniej jednak uznałam, że są istotne, są na tyle ciekawe, że powinniśmy o nich wiedzieć. Zastanawiamy się często, gdzie możemy opublikować nasze materiały, aby inni mogli mieć do nich dostęp. SlideShare, pewnie znamy platformę, pozwala nam na to, żeby prezentacje multimedialne tam umieścić. Kolejny program do tworzenia grafiki, bezpłatne otwartośródłowy Inkscape, OpenShot, kolejny odtwarzacz i edytor filmów wideo otwartośródłowy, Genially, do przygotowania efektywnej, ale i prostej prezentacji. Otwarty system archiwizacji. Tutaj mamy fajne, darmowe narzędzie, nie tylko dla bibliotekarzy, ale przede wszystkim dla naszych naukowców z bibliotek uniwersyteckich, gdzie rzeczywiście mogą razem z grupą studentów, ze studentami pracować właśnie na archiwach, tworzyć takie archiwa, a potem oczywiście jeszcze udostępniać. I system Omeka do tworzenia kolekcji cyfrowych czy przygotowywania wystaw wirtualnych. To takie parę linków, które nie występowały w naszym kursie, a więc tutaj przytoczyłam je dla Państwa. No i cóż, proszę Państwa, tak jak wspomniałam na początku, ograniczyliśmy tą naszą działalność kulturalną, tak? Niemniej jednak od 8 maja mamy Tydzień Bibliotek i zareagowaliśmy, pięknie zareagowaliśmy na Tydzień Bibliotek. Owszem, nie możemy spotkać się z naszymi czytelnikami w przestrzeniach bibliotecznych, nie możemy zorganizować spotkania face to face, ale i dla nich, i dla nas
dla nas też organizujemy wirtualny Tydzień Bibliotek 2020. I tutaj zachęcam do odwiedzenia strony Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Pewnie mają też Państwo na swoich stronach ciekawą ofertę. Jeśli tak, wrzućcie na czat linki do Waszych bibliotek właśnie z propozycją świętowania Tygodnia Bibliotek. Będzie to inspiracją dla nas wszystkich. Być może w przyszłym roku będziemy korzystać z tych naszych wspólnych pomysłów. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Też przygotowana do Tygodnia Bibliotek online, kolekcja przepisów mówionych, coś, co urzekło mnie i zachęcam, żebyście Państwo do tego również zajrzeli. No i tak, na razie mamy Tydzień Bibliotek w formie zdalnej, ale przecież ciągle nie będziemy widzieć się tylko na ekranie. Przypuszczam, że w którymś momencie, i bardzo sobie tego życzę, będziemy mogli w końcu zrealizować jakieś spotkania, konferencje, inne wydarzenia w sposób rzeczywisty. I to, co przed nami, wielkie wydarzenie dla instytucji naukowych, a więc i bibliotek naukowych, to Open Access Week 2020. O ile nam pozwolą warunki, to prawdopodobnie w naszych instytucjach zaplanujemy wydarzenia, które znów będą szerzyły otwartość, ideę otwartości wśród naszych użytkowników, wśród naszych społeczności. Ale gdybyśmy jednak nie mogli zrobić tego w czasie rzeczywistym i w przestrzeni rzeczywistej przede wszystkim, to może pomyślmy o debacie oksfordzkiej, nawet dla nas, dla samych bibliotekarzy, tak żebyśmy my mogli się wirtualnie spotkać. Może zorganizujmy taką debatę oksfordzką. Ja tutaj podałam tezę bardzo roboczo. Bibliotekarz to osobowość otwarta. Bronimy bądź zaprzeczamy tej tezie. Jeśli chcą Państwo poznać formułę samej debaty oksfordzkiej, to oczywiście można bardzo dużo materiałów znaleźć. Zachęcam też do obejrzenia debaty z ubiegłego roku. Tutaj w tej debacie ubiegłorocznej mamy fantastyczne potwierdzenie współpracy bibliotekarzy, ale nie tylko bibliotekarzy, bo bibliotekarzy z naukowcami, tak? Cztery instytucje ze środowiska łódzkiego zaprosiły do udziału w debacie pracowników naukowych ze swoich instytucji. I my jako bibliotekarze merytorycznie czuwaliśmy nad przygotowaniem do debaty, nad jej potem przebiegiem, ale to sami naukowcy debatowali. Fantastyczna sprawa, zachęcam. Planując przyszłość, musimy pomyśleć o tym, abyśmy jednak mieli chmurowe systemy biblioteczne, aby nasze instytucje miały sprzęt komputerowy, laptopy, słuchawki, zestawy głośno mówiące, inne potrzebne nam, najbardziej potrzebne wyposażenie, które będziemy mogli wypożyczyć do domu. Bo też proszę zwrócić uwagę, w wielu instytucjach było tak, no owszem, praca zdalna, tak, ale no ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby pracować zdalnie na swoim własnym sprzęcie, dlatego że mam gromadkę zdrowych i wesołych dzieci i one będą miały lekcje online, tak? A więc tutaj pracodawca powinien pomyśleć o czymś takim, aby ten sprzęt był, abyśmy mogli go wypożyczać. Poza tym ten sprzęt nam się przydaje na co dzień. Wychodzimy do innych jednostek organizacyjnych na różnego rodzaju spotkania ze studentami, z naukowcami. To nie tak, że kupimy sprzęt i schowamy go w szafie. Myślę, że on się przyda. Systemy autoryzacji dostępu poza siecią, tak? A więc proszę Państwa, też HAM powinien być, czy narzędzia w stylu HANA powinny być już normą. I kolejna sprawa, książkomaty wrzutnie. To jest coś, co powinniśmy mieć i mam nadzieję, że ktoś w końcu przeprowadzi jakieś solidne badania i potwierdzi, że książkomat, tak samo jak paczkomat, może być użytkowany. Że wrzutnia, tak samo jak bankomat czy wpłatomat, może być użytkowana. Niezawodna komunikacja z czytelnikiem, a więc tutaj te narzędzia muszą być, czytelnicy muszą wiedzieć, że jesteśmy dla nich otwarci. Jeszcze jeden punkt, ewangelizacja otwartości, piękne sformułowanie, ja je tutaj używam, cytując Jarosława Lipszyca. To jest coś, co robimy od wielu lat
i coś, co robić będziemy, tak? A więc w ramach tej ewangelizacji otwartości twórzmy otwarte kursy, promujmy wolne licencje, twórzmy otwarte zasoby edukacyjne, pomagajmy naszym użytkownikom, pracownikom naukowym, dydaktycznym, tworzyć otwarte zasoby. Pomagajmy im w wyborze licencji, jeśli sami nie wiedzą, którą powinni wybrać, która będzie dla nich najlepsza. Ja sama w swojej działalności przeszłam od etapu najbardziej restrykcyjnych licencji Creative Commons do, no zatrzymałam się na licencji wirusowej, ale kilka etapów po drodze przeszłam, przekonując się, że tak naprawdę im bardziej otwarte są te moje prezentacje, tym więcej osób wokół mnie się skupia, a ja też ze współpracy z tymi osobami czerpię inspirację w swojej codziennej pracy. No i oczywiście współpraca, dzielenie się wynikami pracy twórczej, nad tym musimy pracować, pracować jeszcze raz pracować. Jeżeli chodzi o te nowe technologie, a więc to, w co powinny być wyposażone nasze biblioteki, to zachęcam tutaj do przeczytania ostatniego numeru biuletynu EBIP. Powstał co prawda przed okresem epidemii, przynajmniej teksty były pisane przed okresem epidemii, a więc jeżeli chodzi o książkomaty, nie wszystko jesteśmy w stanie wyczytać, nie wszystkie odpowiedzi znajdziemy na nurtujące nas pytania, ale na pewno możemy skontaktować się z dostawcami książkomatów, wrzutomatów i zadać im już takie szczegółowe pytania. I proszę Państwa, zastanawiając się nad przyszłością, musimy przygotować się na ponowne ograniczenie dostępności bibliotek. Nie życzymy sobie żadnych kataklizmów. Nie chcemy już żadnych pandemii. Chcemy wyjść z domu, chcemy spotykać się z naszymi czytelnikami, chcemy spotykać się ze sobą. Niemniej jednak przygotujmy się na to, że może dojść do ponownego zamknięcia. Druga sprawa, przygotujmy stosowne procedury, które umożliwią nam pracę zdalną bądź pracę w systemie mieszanym, niezależnie od pandemii, niezależnie od innych zagrożeń. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żebyśmy część obowiązków realizowali zdalnie bądź realizowali w trybie mieszanym. Potrzebne nam są pewne regulacje i pewne procedury. I oczywiście, zastanawiając się nad przyszłością, pamiętajmy, że druga edycja kursu, jak wszystko dobrze pójdzie, a mam nadzieję, że tak, będzie na początku 2021 roku i można w tej edycji wziąć udział. I nie nastawiajmy się tutaj jedynie na to, że będziemy czerpać z tego kursu. Nie, ten kurs jest właśnie dla nas, największą atrakcją tego kursu jest to, że my nie tylko przejmujemy treści, nie tylko przyswajamy treści, ale dzielimy się tymi treściami. Wytwarzamy swoje własne dzieła i chcemy je pokazać innym kursantom. Chcemy się podzielić i na bazie tego wytworzyć dodatkową wartość dodaną. I proszę Państwa, zakończyliśmy tą główną część prezentacyjną. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Państwa, że udało mi się chociaż trochę ciekawych informacji Państwu przekazać. Uruchomię teraz sesję pytań. Umówmy się, że na najbliższe 5 minut uruchamiamy sesję pytań. Jeżeli ktoś z Państwa ma pytanie, które chciałby zadać albo ma jakąś refleksję, to proszę tutaj o wypisywanie na czacie, najlepiej ze znakiem zapytania. Wtedy będę mogła takie pytanie wyświetlić na ekranie. Tak, ja zdaję sobie sprawę z tego, że w znacznej mierze ta moja prezentacja oparta była na moich doświadczeniach z miejsca pracy, ale też na doświadczeniach z EBIB-u, z kontaktów z innymi bibliotekarzami. No, nie zrobiłam być może jakichś szerszych badań, nie skontaktowałam się z wszystkimi bibliotekami w kraju, ani nawet z większą częścią tych bibliotek, żeby jeszcze lepiej odzwierciedlić co się dzieje w naszych bibliotekach. Niemniej jednak bardzo dziękuję za to, że Państwo byliście, że spotkaliśmy się. Mam nadzieję, że spotkamy się w realu, że pójdziemy razem na kawę, że zjemy razem ciasteczko, że spotkamy się na konferencji, że być może
uda się zrealizować spotkanie w czasie rzeczywistym w ramach projektu społedowego, tak? To spotkanie było planowane w ostatnim tygodniu kwietnia. Niestety sytuacja pokrzyżowała nam plany, nie mogliśmy się spotkać w realu, ale myślę, że wszyscy bardzo tego chcemy i bardzo tego potrzebujemy. I tego życzę nam, życzę naszym czytelnikom. Chciałabym, żebyśmy mogli spotykać się i my w naszym środowisku, ale żeby nie zabrakło nam czytelników, którzy będą nam na co dzień urozmaicali nasze bibliotekarskie życie i stawiali przed nami wyzwania. Dziękuję serdecznie.